Dzień dobry, dobry wieczór. Witam z chłodnego Teksasu. Jestem w miejscowości Fort Worth, takie kowbojskie miasteczko, w którym wspólnie sobie ogoniemy rodeo, ale najpierw chciałem wam pokazać, jak wygląda właśnie takie typowo teksańskie miasto. Zapraszam na wspólne zwiedzanie tego arcyciekawego miejsca. Dziś weekend, więc jak widać olbrzymi ruch na ulicach, za 2 godzinki rodeo, a my pozwiedzamy sobie wspólnie sklepiki, restauracje i inne ciekawe miejsca. Słuchajcie, to jest dopiero fajna uliczka z dzikiego zachodu i nawet mamy konie mechaniczne. Ulice wybrukowane kostką nadają temu miejscu niesamowity klimat, a tam jest główna brama wjazdowa do Fort Worth Stockyard Rodeo. Oho, kowbojskie kapelusze. Oczywiście, że wstąpimy. O, słuchajcie, od razu na wejściu mam do was kartki. Kartki zostaną oczywiście wysłane tylko i wyłącznie dla moich patronów. Pamiątki z Teksasu. Wow, pięknie to wygląda. Jakie ceny? Z wyższej półki 350, 315, 295. U samej góry widzę $400.
No, panie i panowie, prawdziwy kowbojski styl. Dżinsy, no, oczywiście, że dżinsy muszą być Wranglera. Tylko i wyłącznie. Klasyka. Buty, i to dziecięce buty. Kowbojki. Prawda, że ładne? 59,95. A, te śmieszne, 73,35. A te ładne, niebieskie, 69,95. Kurczę, to jest świetna jakość, naprawdę widać, że to nie jest zrobione gdzieś w Chinach, tylko to jest oryginalne, 66, o, te są piękne. Dobrze, to trzeba zobaczyć też kowbojki dla starszych. Pasy kowbojskie? Pewnie, że tak. Piękne te pasy. 68,95. A jakie te mają ładny grawerkę Longhorn. Ostrogi, panie i panowie. Kowbojskie ostrogi, prosto z Teksasu. Dlatego trzeba mieć naprawdę dobre buty. Aha, są i buty. Wygląda jak króla z krokodyla. Top Hand Collection. $259. Nieważna cena. Liczy się sztuka. Słuchajcie, możecie sobie kupić też takie rogi za 850. Tak, to są srebrne klamry do pasków na przykład. Śliczne, 114, 142. Taka deska do krojenia. Nie, żartuję, to nie deska do krojenia. To można sobie gdzieś tak ładnie powiesić. Na przykład w basemencie, czyli w piwnicy, tak? Ewentualnie w przedpokoju. A tutaj już klasyczne pamiątki, które praktycznie można kupić na każdym lotnisku, więc nawet bym nie zwracał na to uwagi. Kubeczki, kieliszki, ramki do zdjęć. To nie jest jednak to, co jest typowo teksańskie. No tak, wyszedłem ze sklepu i popatrzcie, jak nagle zrobiło się ciemno. Ile byłem w tym sklepie? No pewnie z 15 minut. Czyli tutaj będziemy mieli rodeo. I oczywiście ulica też się nazywa rodeo. Tutaj, w tym miejscu, jest główna brama, przez którą dwa razy dziennie przepędzane jest klasyczne bydło przez kowbojów, tak zwane Longhorn, czyli to są te krowy z długimi rogami. A tutaj już mamy halę, na której odbywa się będzie rodeo. Kurczę, jacy fajni kowboje. A rodeo contestants, to są tak, to są te osoby, które będą uczestniczyły w rodeo i które będą ujeżdżały byki, krowy. Tak, oni będą startować, występować. Oni będą walczyć o główną nagrodę. Nawet dziewczyny są. Fantastycznie. A to miejsce nazywa się Cow Colosseum, czyli Krowie Colosseum. O! Krowa! Longhorn! Prawdziwa! I można sobie zrobić na niej zdjęcie. Wow, ale ma rogi potężne. Nie, panie Paweł, przecież to nie jest krowa, to jest byk. No przecież widać jak byk, że to jest byk, a nie krowa.
Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Zapraszam na drugi odcinek, bo musi być drugi, a może będzie nawet trzeci. Tu się tak dużo dzieje, że jest co pokazywać, jest się czym dzielić. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia gdzieś na rodeo w Stanach Zjednoczonych.